Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają codziennik biblijny i pozdrawiam z nadmorza, z diecezji pomorsko-wielkopolskiej, ze Słupska. Gościmy tu dziś razem dlatego, że odbywa się dzisiaj walny zjazd Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. Jedna z parafii, właśnie parafia w Słupsku, która remontowała swoje nieruchomości, zaprosiła wszystkich delegatów, aby nie tylko mogli obejrzeć wykonaną pracę, ale by mogli tu się spotkać wspólnie razem, porozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło przez miniony rok, a także podzielić subwencje, które w tym roku będą wspomagały parafie planujące remonty. Mamy wiele wniosków i wiele tych, którzy oczekują na pomoc. Spotykamy się więc wspólnie razem, aby zebrane ofiary, ofiary z całego Kościoła, podzielić dla potrzebujących. A chcemy dzielić te ofiary w duchu słowa apostoła Pawła: dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Chcemy z tego miejsca gorąco i serdecznie podziękować Wam, drogie siostry, drodzy bracia, za otwartość Waszych serc, za to, że nie szczędziliście w tym roku swoich ofiar po to, aby wspomóc dzieło Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa, a przez to my wszystkim kościołom, parafiom w 6 diecezjach naszego kościoła będziemy mogli dopomóc w ich remontach. Dzisiaj w naszej książeczce Z Milion na Co Dzień znajdujemy słowo zapisane w Księdze Rut w 2 rozdziale, 12 wersecie. Boaz powiedział do Rut: do Pana przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Moi drodzy, chronimy się w różnych sytuacjach naszego życia pod skrzydłami naszego Pana. Przychodzimy do Niego i przynosimy nasze troski, nasze kłopoty, wszystko to, co jest dla nas niepewnością. Ale też chronimy się wtedy, kiedy chcemy odczuć Bożą obecność i tą Bożą opiekę, która roztaczana jest nad nami poprzez nałożenie dłoni naszego Pana. Rut przychodzi do Boaza, tam znajduje dzięki Bożemu prowadzeniu schronienie. Znajduje tam ukojenie dla swojej skołatanej duszy, ale też i przyszłość dla siebie. My dziś chcemy schronić się pod Bożymi skrzydłami w naszym dziękczynieniu, w naszej radości, w tym, że możemy dziś podzielić w Kościele te środki, które zostały zgromadzone po to, aby nasze świątynie, miejsca schronienia pod skrzydłami naszego Pana, mogły pięknem przyciągać i swoim blaskiem do swoich wnętrz, a przez to my mogliśmy słuchać Bożego Słowa i korzystać z mocy sakramentów, które dla nas w tych kościołach są przygotowane. Życzymy Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Do zobaczenia na zjeździe. Tym, którzy odwiedzają dziś nabożeństwo przy kamieniu na Równicy, życzymy również obfitości Bożego błogosławieństwa. Niech dzisiejszy dzień będzie posileniem w Bożym Słowie. Do zobaczenia z Bogiem. Zostańcie z Bogiem.